Siemanko, z tej strony Miki. Witam Was w Miki Paku. 50 subów! Nowy sezon? Miki, jaki to? Z tej strony Miki, a dzisiaj jest z nami gość specjalny. Siemanko. Czyli Venousa z 72. Na początku zabijmy owieczkę. Co ci zrobiło? Zabić Mikiego. Nie! O, idzie! Brać go! Jest matka. No i tak zaszliśmy tutaj i będąc szczerym, nie wiem za bardzo jak zacząć ten film, więc zacznę go tak jak zwykle. Cześć siemaneczko, z tej strony Miki i witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w filmie specjalu na 3000 subskrypcji, a raczej jednym z kilku specjali, o czym wam powiem za chwilkę. Jak mam być szczery, ten film jest nagrywany drugi raz, ponieważ wystąpił błąd audio przy pierwszym nagraniu, tym oryginalnym nagraniu, dlatego moment, gdy wchodzi druga osoba i tutaj mówi, którą zaraz zresztą zaproszę, będzie nagrywany innego dnia. Tak musiało niestety wyjść. Ziomeczki, 3000 widzów, szczerze, 5 lat mojej działalności na YouTubie, nie czuję tego, tak jakby minęło rzeczywiście 5 lat. I co mogę powiedzieć, 3000 subskrypcji, dla niektórych może być to mało, jednak dla mnie jest to naprawdę ogromna liczba, ponieważ nie potrafię sobie wyobrazić aż takiej liczby ludzi, która ogląda moje filmy, która wspiera mnie w mojej twórczości, która przede wszystkim motywuje. Za co chciałbym wam tutaj na wstępie podziękować, łącznie z tym, że chciałem wam podziękować za wbicie 3000 subskrypcji. Naprawdę bardzo motywujecie mnie w tym, co robię, w tym, żebym robił to dalej, ponieważ dlatego nie zwalniamy tempa, ja i cała nasza ekipa. Chciałem tutaj podziękować wam za, po pierwsze, wbicie właśnie tych 3000, za motywowanie mnie w dalszej twórczości. Chciałem podziękować całej ekipie Team129 za dalsze robienie ze mną filmów oraz za wspieranie mnie także w dalszej twórczości. Chciałbym jeszcze dodatkowo podziękować wszystkim osobom, które przewijały się przez cały ten kanał. Co prawda nie ma ich w ekipie, jednak przyczyniły się w jakiś sposób do tego, że ten kanał rzeczywiście jest w tym miejscu, w którym teraz jest. Co mogę powiedzieć? Przede wszystkim podsumowując wszystko to, co przez tyle lat robiłem, kontent się zmieniał bardzo. Osoby, które tak jak mówiłem na kanale były i były w tych wszystkich ekipach, ponieważ ekipy też się zmieniały, się też bardzo przewijały. I bardzo często to się zmieniało, zmieniał się także content, ponieważ najpierw był to minecraftowy, później był to minecraftowy w nieco innym stylu, później takie różne mieszane gry, później był to content taki bardziej vlogowy z ekipą, ekipa się wtedy rozpadła i wróciliśmy do Minecrafta. Teraz tego Minecrafta robimy w jeszcze innym stylu niż robiliśmy po rozpadzie poprzedniej ekipy, więc ten content cały czas się zmienia i cały czas krążymy wokół tego Minecrafta i cały czas to wszystko zatacza koło. Jest to film informacyjny, ponieważ chciałbym wam tutaj powiedzieć kilka ważnych rzeczy. Nie jest to jedyny specjal, jakby to powiedzieć, na 3000 subskrypcji, ponieważ no, nie byłbym usatysfakcjonowany z takiego specjala, ponieważ jest to tylko taki film pogadankowy. Jutro odpalamy live'a o godzinie 17 z ekipą Team129. Live'a 24-godzinnego, który będzie cały czas odpalony na moim kanale, będziecie mogli coraz do niego wchodzić. Live'ik będzie tutaj z ekipą, tutaj przyjdzie do mnie ekipa i będziemy sobie tutaj wspólnie streamować. Będziemy także z ekipą na Discordzie prawdopodobnie, więc wszystko będzie na live'ie. Później odpalamy, kilka dni później, ponieważ nie wiem, czy będzie to dzień po live'ie, jednak odpalamy wisienkę na torcie, czyli ten główny, najważniejszy special na 3000 subskrypcji, który jest zrobiony łącznie z całą ekipą Team129, więc to zobaczycie zresztą już za jakiś czas, ponieważ nic nie chcę zdradzać, jest to niespodzianka dla was. Zobaczcie, co to będzie, ponieważ będzie to coś naprawdę, naprawdę niesamowitego. Ciągle nasuwają się pytania, kiedy Miki versus 4 chłopców, kiedy rewanżowy film naszego Minecraft Manhunt z vlogiem, Wintmą, Kasztanem oraz Felkiem. Musicie jeszcze trochę poczekać, myślę, że niedługo pojawi się trailer jednak na samego Manhunta. Musicie jeszcze trochę poczekać, mam nadzieję, że wyrobimy się do końca sierpnia, jednak zobaczymy, nic nie mogę wam obiecać. Minecraft Manhunt będzie, ale nie powiem wam kiedy, ponieważ nie wiem. Wracając do filmu informacyjnego, ponieważ główna informacja, którą chciałem tutaj zawrzeć w tym filmie, jest to projekt, a raczej informacja o projekcie, który otwieramy na 3000 widzów. O tym projekcie informowałem już dawno temu na moim Instagramie.
o projekcie, który otwieramy wraz z ekipą. Jednak nic nie zdradzałem, jest to kanał urbexowy. Tak, jest to kanał urbexowy, który otwieramy wraz z ekipą. Kanał nazywa się Urbex with Team 129. Link do niego macie w opisie oraz w pierwszym komentarzu. Wbijajcie na kanał, nowy kanał jest odpalony, niedługo pojawią się pierwsze filmy, mamy pojedyncze vlogi i urbexy, ponieważ głównie właśnie będzie to kanał urbexowy, na którym będziecie mogli zobaczyć mnie oraz członków ekipy, którzy będą zwiedzali te opuszczone miejsca. Więc urban exploring to jest coś, czym interesujemy się od dawna, ale myślę, że to już powiem wam Adrianowi, któremu przekazuję tę kamerę, który pierwotnie stał za kamerą z mojej perspektywy, jednak no mówię, nagrywamy to, czy ja nagrywam to po raz drugi, więc przekazuję głos Adrianowi. Witam wszystkich na kanale Mikołaja, z tej strony Adrian. Przede wszystkim na wstępie chciałbym pogratulować Mikołajowi, który siedzi teraz za kamerą, tej dużej liczby 3000 subskrypcji, a co za tym idzie, myślę, że co najmniej no kilku, jak nie kilkunastu tysięcy widzów na kanale. Mam nadzieję, że ta liczba będzie stale się zwiększała i jak najwięcej osób dołączy do grona kanału Mikołaja. Chciałbym teraz powiedzieć o naszym nowym projekcie, o którym już Mikołaj wcześniej przede mną wspominał. Będzie to kanał urbexowy, który już od dawna szykujemy do otwarcia, właśnie na 3000 subskrypcji. Odkąd byliśmy w Welinie rok temu, tutaj pojawiły się, myślę, jakieś przebitki ze strony Mikołaja z naszego urbexu z Welina. Od tamtej pory od razu chcieliśmy założyć taki kanał, czekaliśmy tylko na odpowiedni moment. Teraz, myślę, jest taki. Przez ten rok nazbierało nam się trochę filmów, one nie są zmontowane, leżą sobie spokojnie na dysku u Mikołaja, czekają na montaż. Także już niedługo zostanie otwarty nowy kanał, do którego link i nazwę tego kanału będziecie mieli gdzieś tutaj u góry. I na tym kanale pojawią się zarówno te urbexy, które już nagraliśmy, oraz nowe filmy z eksploracji opuszczonych miejsc, a także z między innymi z wykrywaczem metali, z aplikacji Randonautica oraz od czasu do czasu takie bonusowe filmy z różnych aplikacji ciekawych, takie można powiedzieć prezenty filmowe dla was. Także już mogę powiedzieć, że mamy zaplanowaną listę ponad 70 urbexów w okolicach Parczewa. Także zapraszam do wchodzenia na ten kanał, kiedy już będą na nim wstawione filmy, do subskrybowania tego kanału, lajkowania filmów, komentowania, podsyłania nam jakichś ciekawych miejsc w okolicach Parczewa, czy nawet gdzieś dalej, ponieważ już za rok będziemy planować jakieś dalsze wypady na urbex. Kanał, mam nadzieję, będzie się rozwijał. A na razie zaczynamy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Także do zobaczenia na filmach na kanale. Kurde, TNT poszło, TNT poszło! Jakie TNT? Jesteśmy! Poczam! Lecimy na nim. Co ty robi? Tepnął się, daj go! Jak? Nie lepa? Wow! O kurde, dwa. O coś się. S! O!